Proszę. Pytanie do obu panów. Polska z Lewandowskim i Polska bez Lewandowskiego. Jaka jest różnica dla was? Może ty pierwszy. Cóż, oczekujemy, że Lewandowski będzie jutro grał. Także Świderski możliwe, że zagra. To nie będzie miało wpływu na naszą grę. Oni zagrają to, co zawsze grali z tym składem. Oczywiście Lewandowski to jest kluczowy zawodnik w Polsce i każdy będzie starał się do niego podać piłkę. I zwłaszcza, kiedy musi przyspieszyć grę. Ja się tym za bardzo nie przejmuję teraz. A ja się zgadzam z trenerem oczywiście. W Monachium grałem razem z Lewandowskim i wiem, jakie są jego jakości, jaki to jest wyjątkowy zawodnik. Jeżeli chodzi o naszą taktykę, nic się nie zmieni, czy zagra, czy nie. Nie możemy mu dać zbyt dużo miejsca. To jest ta różnica, co my możemy zaoferować, ile damy mu przestrzeni na boisku. Musimy mnie na to uważać. Może jeszcze o Lewandowskim jedno pytanie do trenera. Czy kiedy rozmawiasz o Lewandowskim, czy rozmawiasz o Lewandowskim jako kluczowym zawodniku, czy to jest jeden z wielu zawodników Polski? Jeżeli chodzi o pole karne, to jest bardzo groźny zawodnik. Musimy się upewnić, że będziemy starali się, żeby nie dostawał piłek w polu karnym, odciąć go od gry. Będziemy starali się zagrać tak, jak my chcemy zagrać, żeby on nie był dużo przy piłce i żeby nie był w groźnych sytuacjach na boisku, bo on oczywiście ma niesamowite jakości na boisku. Pytanie, na które chyba nie odpowiedziałeś jeszcze, czy będą jakieś zmiany, jeżeli chodzi o Austrię w porównaniu z pierwszym meczem? Polacy mówią, że to może być brutalny mecz. Czy zgadzasz się z tym? Nie odpowiem na pytanie o tej brutalności, czy o to, jak zagramy. Co mogę powiedzieć? Że to jest bardzo ważny mecz. To jest jasne, że to jest ważny mecz. I to jest kwestia charakteru, że ten z drużyna, która wygra jutro, ma szansę przejść do kolejnej rundy. Więc to będzie kluczowy mecz i to jest oczywiste dla nas, że musimy dać wszystko. To, jak się rozwinie na boisku, zależy od tego, jak my zagramy i jak będzie nasza piłka wyglądała jutro. I na tym musimy się skupić. Pytanie od Gazety Kurier. Oczekujemy w takim razie, jaka będzie pierwsza jednostka oczekiwana? Rainer? Nie wiem, czy zagra jutro. Widzieliśmy podczas treningu, że każdy jest gotowy do gry, że każdy jutro może zagrać i mamy pełen wybór. Pytanie do Marcela Sabicera. Jak wewnątrz zespołu, jak radzicie sobie z presją tego jutrzejszego meczu, która jest na zespole? Jak wiesz, to jest najważniejszy mecz jutro, który trzeba wygrać. Presja jest zawsze w piłce. Sami możemy się pod tą presją znaleźć. Kwestia poradzenia sobie z tym, jak sobie z tym radzimy, jak sobie pomagamy w tym, to jest coś, o czym otwarcie rozmawiamy w zespole. I już powiedzieliśmy w zespole pomiędzy sobą, że ten mecz jutro to jest kluczowy. Polska będzie to samo mówiła wewnątrz własnego zespołu, ale kiedy myślę o ostatnim meczu, kiedy nie zagraliśmy na najwyższym poziomie, o tamtej pory to się dużo zmieniło. Najważniejsze, żebyśmy utrzymali się w tej intensywności naszej gry, żebyśmy dali sobie szansę jutro. Kolejne pytanie od austriackiej gazety. Który zespół austriacki sobie jutro poradzi w porównaniu z tym, jak się zespół zmienił? To jest trudne pytanie.
Każdy zespół ma inny styl grania. My zagramy w trzyosobowej obronie prawdopodobnie, być może pięciu w pomocy. Oni grali 3-5-2 w przeszłości i tak też pewnie zagrają jutro. 3-5-2 Polska. Ale w turnieju to może być inaczej. To jest trochę mecz jak Czechy. Jak pomyślisz o Estonii w kwalifikacjach, to się wszystko zmienia. Jak teraz graliśmy z Serbią, też musieliśmy to zmienić. Więc ta trójka z tyłu to też może inaczej wyglądać. Wydaje mi się, że kluczem jest to, że oni grają z dwoma napastnikami z przodu. I do tego musimy się przygotować, do takiego rywala. Pytanie od Berlin Morning Post Gazety. Pytanie do obu panów. Myśląc o poprzednich meczach, co może być ryzykiem na boisku, jeżeli chodzi o polską grę? Cóż, każdy zaczyna od zero żółtych kartek w tym meczu. Taka będzie też różnica dla nas. Każdy będzie mógł się wykazać. Byłeś na tym stadionie, trenerze, 2-3 razy. Raz wygrałeś, raz przegrałeś. To jest stadion olimpijski w Berlinie. Jakie masz wspomnienia z tego stadionu w Berlinie? I to jest pytanie do obu panów teraz. Ja akurat, mówi Ranik, ja akurat mam dobre wspomnienia. Wygraliśmy tutaj z Hertą. Mam dobre wspomnienia, jeżeli chodzi o ten stadion. Nie chcę mówić o finale Pucharu, bo graliśmy tu z Duisburgiem i z Bayernem Monachium. To były zupełnie inne mecze, ale ten stadion jutro będzie pełen. Wszystkie bilety są wyprzedane. To jest niesamowita atmosfera tutaj. Boisko jest świetnej jakości. Pogoda będzie świetna. Wszystko jest gotowe i jest gotowe na fantastyczny mecz. Pozwolę powiedzieć trochę o presji. Awansowaliśmy na ten turniej i od razu wtedy powiedzieliśmy sobie, że my chcemy pójść dalej i się rozwijać. Także przeciwko najtrudniejszym rywalom. I to nie jest taka sytuacja, że my musimy wygrać, tylko to było oczywiste od początku, że jeżeli chcemy przejść do kolejnej rundy, musimy wygrać jeden z tych dwóch pozostałych meczów. To jest oczywiste dla nas. I Marcel, jakie były twoje wspomnienia ze stadionu? Te finały, które tu przegraliśmy, nie są takie dobre. Grałem tutaj dwa razy w finałach. Przegrałem finały tutaj przeciwko Dortmundowi i Bayernowi Monachium, ale dobrze mi poszło w meczach ligowych. Strzeliłem bramkę z 35 metrów, więc jest dobra okazja, żeby to powtórzyć jutro. Teraz pytanie od ARD, do trenera. Jak ocenisz występ Niemców i atmosfera wokół turnieju? Atmosfera wokół rozgrywek jest super, niesamowita. Wsparcie dla Niemiec jest naprawdę widoczne. My też widzimy to, jaka jest percepcja tego wśród kibiców. Cieszymy się, że pogoda się poprawia. Widzimy, że jest ogromne wsparcie dla niemieckiej kadry tutaj. I to, co się wydarzyło w Düsseldorfie, wiemy, że tam było dużo kibiców w Austrii, teraz wielu z nich podróżuje do Berlina na jutrzejszy mecz. My musimy zrobić swoje i my musimy upewnić się, że mamy dobrą relację z kibicami i że możemy im dać coś fajnego. Zagrałeś po lewej stronie w drużynie narodowej, bardziej po lewej stronie niż w klubie. Jaka jest różnica dla ciebie? Jak to się zmienia? Jak to wygląda w porównaniu z twoją grą w klubie i w kadrze?
To nie jest aż taka duża różnica. Gram całkiem blisko środka boiska, ale są też sytuacje, kiedy muszę pójść do skrzydła i rozszerzyć grę naszego zespołu. Kiedy śledzisz naszą grę, to się wydarzyło w Dortmundzie, to byłem wszędzie na boisku, nie tylko na lewej stronie, więc tam, gdzie trener chce, żebym był, tam byłem. Nie mogę... Oczekuję od siebie, żeby zagrałem jeszcze lepiej niż to, co zagrałem z Francją. Jestem gotowy na jutro, na wyzwanie jutrzejszym meczu. Widzieliśmy świetne strzały z dystansu, bramki ze stału. Ty strzeliłeś z dalekiej odległości. Dlaczego takie bramki padają w tym meczu, w tym turnieju? O wiele rzeczy składa się na to. Technika, pewność siebie, żeby taki strzał oddać. Jeżeli śledzisz moją przeszłość, to tam było dużo dobrych bramek z dystansu. I mam nadzieję, że to też się powtórzy, żebyś w kolejnych meczach, tak jak wspomniałem ostatnio, te bramki z dystansu są coraz bardziej istotne w takich turniejach. To też chodzi o wymienienie się piłką na odległości 20-30 metrów od boiska i trzeba wziąć to na siebie i oddać ten strzał. Czasami się uda, warto ryzykować. Musimy na pewno określić, dlaczego chcemy strzelać, jakie sytuacje tam tworzy. Trenerze, remis jutro żadnej drużynie nie pomoże, tak sam powiedziałeś. Jaka jest szansa, że przed ostatnim meczem z Holandią możemy awansować tylko z remisem teraz? Czy myślisz o takim scenariuszu? Nasza filozofia gry nie jest skupiona na remisie jutro. Chcemy wygrać ten mecz. Jeżeli to będzie remis, to żadna z drużyn jutro może mieć szansę, ale nie będzie szczęśliwa z takiego scenariusza, bo my mamy szansę potem pokonać Holandię w ostatnim meczu. To nie jest dokładnie scenariusz, który my chcemy mieć przed meczem z Holandią, dlatego jutro chcemy wygrać, ale Polska będzie miała taką samą sytuację, też będzie chciała wygrać, więc nie ma sensu robić kalkulacji. Trzeba jutro zagrać tak, żeby wygrać mecz. Pytanie jeszcze do trenera, poproszę. Trener Polski powiedział, że Polska ma lepszy skład. Co o tym myślisz? Cóż, zobaczymy jutro. Czy tak faktycznie jest? Prawda pokaże się na boisku. I co mogę powiedzieć, jak ostatnio było zapytane? A propos, kto jest faworytem tego meczu? To nie ma znaczenia teraz. My musimy wypełnić nasze założenia na boisku i musimy się cieszyć z tej gry, żeby potem pokazać, że możemy grać składnie i dać sobie szansę i żeby dać sobie szansę, żeby strzelić bramkę jutro. Czy mamy więcej pytań? Poprosimy. Jedna ręka podniesiona. Pytanie do kapitana Marcela. W poniedziałkowym meczu powiedziałeś, że były negatywne emocje po tamtym meczu. Możesz to w jakiś sposób to teraz wyeliminować przed tym meczem? O co wtedy chodziło? Tak, oczywiście mieliśmy dużo rozmów. To jest turniej Mistrzostwa Europy, pierwszy mecz z Francją. I w takiej sytuacji to ważne jest, żeby kontrolować te emocje. I cokolwiek się wydarzy, to się wydarzyło. Teraz musimy się skupić na tym, żeby dobrze poradzić sobie w tych kolejnych dwóch meczach. To były ostatnie dwa pytania. Dziękuję bardzo i dziękuję za pytania.